tutaj koalicję. Marcin Najman oraz Zbigniew Bartman, dwóch przeciwników Adriana Ciosa. Właściwie nie walczyłeś oczywiście, Zbyszku, ale również masz to samo podejście co Marcin. Chciałem, żebyście najpierw wypowiedzieli się, jak sądzicie, zanim zapytamy zainteresowanego, co symbolizuje strój Spidermana na Adrianie. Nie posądzę mi o to, żebym w jakikolwiek sposób analizował jakiekolwiek poczynania. Twoja głowa nic nie jest w stanie analizować, więc przejdźmy dalej. Jakiekolwiek poczynania tego osobnika, więc ja naprawdę się nad tym nie zastanawiam. Mnie interesuje tylko... Pierwsze, co przychodzi na myśl Marcinowi Najmanowi, to... Żeby zjebać mu w łeb. Dobrze. Jak na razie z nas dwóch to mi się udało tobie zajebać, ale listwę, fakt. Ty d***lu nawet nie pamiętasz, ile k***a po łbie dostałeś. Zapytaj pielęgniarzy, to ci opowiedzą, kurwa. Z tego, co ja pamiętam, Marcin, ale ty nic nie pamiętasz, nie wiem, mówiłeś, że byłeś nieprzytomny, dlatego słuchaj do końca, jak ty możesz pamiętać, mordę, ale jak ty możesz k***a przy głupie pamiętam, pamiętać, że tą walkę wygrałem, nie pamiętam pozostałych rzeczy, więc prosiłbym, Marcin, żebyś słuchał do końca. Jesteś wielkim zwycięzcą, k***a. Prosiłbym, tylko że ci się Marcin, ale kurwa. Ty 29 grudnia poniesiesz drugą porażkę, więc... Znaczy, poresztą, jakby jedno trzeba ci oddać. Jesteś człowiekiem, który w ciągu 4 gal przegrał 5 razy? Nie, w ciągu 3 gal 4, więc to też jest w pewien sposób wyczyn. Zbyszek Bartman ostatnio to jest ogłosił oświadczenie. Nie pamiętasz 21 ciosów, które dostałeś na łeb. Czyli nagle 21 się zrobiło. Mówiłeś, że było ich dużo mniej. Marcin, to zdecyduj się w końcu. Adrianie, na konferencji Cloud 2 pamiętam, jak wybiegł Zbyszek Bartman i zrugał cię na samym środku, więc teraz pytanie do ciebie. Najpierw o Spidermana. Ciężko stwierdzić. Może ocieplić wizerunek trochę chcę, bo Spiderman to taki pozytywny bohater, a jakoś myślę, że Adriana mało kto tak odbiera. Ale z pozytywów widzę małą przemianę, że już tyle nie krzyczy, jest spokojniejszy, także fajnie, fajnie, dobry kierunek. To teraz, Adrian, twoja odpowiedź. O co chodzi z tym najpierw Batmanem, a teraz Spidermanem? No jest Batman, jest Neyman, to jest i Spiderman, więc generalnie wpasowałem się do naszego towarzystwa. Uważam, że oni też idealnie się do siebie dobrali. Jest ponton, jest wiosło. Kurwa, jestem Spidermanem. Kto jest kim? Jest wiosło długi, jest gruby ponton. Oni mają dużo powiązań razem i obaj ze mną poniosą porażkę. Znaczy, i poresztą, żeby Zbychu mógł ze mną dostać walkę, to musi jej, kurde, wygrać ze swoim rywalem, w co raczej wątpię, bo ja nie będę schodził w dół, żeby z nim się mierzyć. Poniżej się nie może... da, ty bilu, bo jesteś już na samym dnie, kurwa. Ale nikt cię, kurwa, nie pyta, Marcin, Adrian, zdanie, ale więc prosiłem, żebyś wysłuchał. Ale to się pomyliło, że to ja proszę walkę ciebie o walkę. No nie, ja ciebie... Ty żeś dzwonił do programu i mnie zaczepiał, także... Ja zadzwoniłem wyrazić swoje zdanie, to ty wyszedłeś na konferencji, powiedziałeś, że... Ja miałem wyszedłeś, nie, nie, ja mówię wyszłeś. Kurwa. Mówi jak, no jak analfabeta. No. Dobrze, Marcin, fajnie. Chodzi o to, że tak, ty wyszedłeś tak. Ja mówiłem, że będę walczył tylko ze sportowcami, jestem sportowcem wielkim, bla, 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 bla. Wychodzisz, wyzywasz mnie do walki, więc byku, no sorry, ale to ty szukasz tej atencji. Nie wiem, po chuj tu tak naprawdę generalnie tej federacji przylazłeś, no ale już jesteś, więc jeżeli już wygrasz jakąś walkę, to możesz się zgłosić, wtedy pomyślimy. Po resztu to ty mi bardziej naubliżałeś niż ja tobie, ale tego przejdziemy później. Ja ci naubliżałem? W którym tak. momencie? Żyje mu wszyscy na przejdziemy mówię... Nie, przejdziemy, zamknij się, kurwa, rozmawiam ze Zbyszkiem. Zamknij tą zamiast twarzy. Jezus, od tego zacznijmy, tak, od tego kurwa, zacznijmy. Jak ci kurwa cesarz da głos, to będziesz mówił. Ale jaki cesarz? Co ty pierdolisz, Marcin? Jak cesarz może 4 razy w p*** zostać kurwa, na 3 galach? Wytłumacz mi. Jedyna osoba, cesarza waliłeś... jedyna osoba nie, to... z p*** na tej twarzy to jest Marcin, ty, no to, Marcin p***a to była jak guma 44 nie, lata nie, temu to, pękła to kurwa ty. I powstałeś. Przecież ludzie cię przechrzcili, nie czytałeś komentarzy? Marcin, ludzie Marcin, cię przechrzcili. Marcin. Wszyscy na ciebie w Polsce wołają p***. Marcin, a ty czytałeś ty nie komentarze się... na swój temat przez stop! Całą swoją karierę. Stop! Już Marcin. Wiem, czemu on tego Marcin. Nie wie, bo przecież ten Marcin. Nie umie czytać. Marcin, czytam lepiej od ciebie na programie, ci to pokazałem. Przestań ja miał już. Czytać, to byś przeczytał te komentarze i w każdym Marcin. Miejscu jesteś p***. Marcin, a czy ty czytałeś swoje komentarze przez całą swoją karierę? Twoja pierwsza walka zawodowa była z gościem, który miał 0-11 i dostałeś od niego w p*** w pierwszej rundzie. O czym ty k***a mówisz w ogóle? Przyszedłeś do frików się kompromitować, mordo. Ja jestem frikiem, fakt. Jak a to, co umiem, to umiem. Nie jestem jakimś super sportowcem. Nic nie umiem. Ale ty przyszedłeś, nie tu, ale ty przyszedłeś tu jako zawodowiec, ty dostaniesz od tego frika w no, pie, no, tego, i tyle. No i dlatego w 30 sekund ubiłem cię jak żabę. No, i przegrałeś walkę. No i przegrałeś walkę. Adrian, natomiast powiedziałeś, że musiałby wygrać najpierw Zbyszek z Błażejem Augustynem, żeby móc walczyć z tobą. Czy ty zakładasz, że jesteś wyżej od Błażeja w tej hierarchii? No na pewno w tym momencie, dzień dzisiejszy tak. No kim jest Zbychu? Zbychu siedzi i ma tytuł siatkarza. Fajnie, tylko że to zaraz się znudzi i tyle. Co on robi? Siedzi i się pokonał patrzy. Tomasza Hajto, który jest obok ciebie. No i co z tego? No to, że ci zaraz no, Tomek zjebie, co? No ale co z tego? Ale co ty, k***a, ludzi Tomek, weź mu za p***a, bliżej masz, no. Ty daj Tomkowi spokój, k***a.
bo on ma swoją walkę. Przestań. Czekaj, Adrian, ty się stawiasz wyżej w tej hierarchii umiejętnościowej, powyżej Tomka i powyżej Błażeja? Ale czy ja powiedziałem, że stawiam się wyżej, jeżeli chodzi o umiejętności? Ty mówisz, że tutaj Zbyszek, no to zwycięstwo tak jakby nad Tomkiem troszeczkę umieściłeś. Ale to nie chodzi, nie, absolutnie. Teraz mówisz, że Błażej też nie jest na tym poziomie, co ty. Nie, to nie chodzi mi po prostu o sportowe, pewno tylko ten gość... umiejętnościami pajacowania jest wyżej. Ale ja nie mówię, o umiejętnościach sportowych. Chodzi po prostu o to, że ten gość jest na tyle nudny. O czym ja mogę z nim rozmawiać? Siądę z nim na konferencji, o czym ja mogę z nim gadać? O czym ja mogę z nim rozmawiać? No dobra, skończył siatkówkę, kasa się skończyła, przyszedł boksować, na pewno, wrzucili, tak go, do, wrzucili go do federacji, no i pajacować, to jesteś pierwszy tutaj, na pewno. O, brawo Zbychu, w końcu coś się wydukałeś. Czekajcie, bo nam się main event nudzi, nie wiem, Kuba Polać? Co? Gianni? Takie łyskaczyka byś dziabnął, nie? Dobry wieczór. Sławek. Gianim, jesteśmy umówieni na dobrą whisky po walce, tak? Ja mam przygotowaną w aucie zawsze jedną. Tomek się coś nie może odpalić, nie wiem, chyba ląd muszą odpalić jakoś. Słuchaj, kto jak nie ty może pomóc Tomkowi wejść? Nie, trzeba ten telefon. Racji wieku mi jest głupio, wiesz dlaczego? Telefon. Najstarszy tu jestem w tym gronie, więc... Ludzie oceniając main event często piszą, że okej, fajna walka dwóch utytułowanych piłkarzy, ale to, natomiast... Mamy wyjść, ale mamy wyjść i sobie ubliżać, nie wiem, pluć twarz, uderzyć się, kopnąć i to coś zmieni. Właśnie nie, wygra, nie rób to wy... I to coś zmieni, kto wygra. Gra w piątek walkę. No. Słuchaj, z jakiegoś klucza dostaliśmy tam tą walkę końcową. Ile umiem, to umiem. Ile się uczę z trenerami, to się uczę. Wielu chłopaków, kolegów po fachu i nie tylko po piłce nożnej na początku z pierwszej walki się śmiało. I ze mnie, i Zbyszka, po co oni tam idą, co oni robią. Wiesz, pierwsze to trzeba mieć trochę jaj, żeby w odpowiednim wieku zacząć trenować 2,5 tygodnia i wyjść i zawalczyć. Jak oktagon się zaczyna, to uwierz mi, to krzyki, gadanie, ubliżanie sobie nie ma racji bytu, bo jesteś tam ty, sędzia i przeciwnik. Jeżeli masz jaja, to nie uciekasz i idziesz do przodu. No. Słuchałeś, pizdeusz pana Tomka? Do oktagonu się wychodzi, wychodzi po to, żeby walczyć, nie spierdalać. Jesteś w stanie obiecać wszystkim kibicom, że wyjdziesz do tej walki ze mną i nie będziesz spierdalał, tylko że będziesz napierdalał? Marcin, a czy ty jesteś w stanie obiecać, że raz wyjdziesz i będziesz walczył tak, żeby nie przegrać, kurwa, albo się nie położysz, nie będziesz klepał? Marcin, ty nawet wyszedłeś... Tak... Marcin, ty nawet na programie wyszedłeś i miałeś zaprezentować taktykę, którą mnie ubijesz. Wyszedłeś pierwszy, co klepnąłeś w podłogę. Ale dalej no, ciebie tylko można klepnąć w ten pusty łeb. Marcin, bo, kurwa, jak na razie pytam pusty... się, debilu, czy jesteś w stanie wyciągnąć Marcin, wnioski z tego, co powiedział pan Tomek? Marcin, jak słyszałeś, na razie co pan twój Tomek? Pusty łeb zadudnił po tym liściu i do dzisiaj dudni. I się lać, a nie spierdalać. I teraz jesteś w stanie to obiecać kibicom? Jesteś w stanie to obiecać? Ale jesteś pierdoloną p***ą sieciu, kurwa, i nie mówię mów tak do mnie. Co ty, kurwa, mówisz? Tam ci ryj, gruba się jebany. Posłuchaj jednej ważnej rzeczy. Gdybyś nie mówił tego ty, tylko faktycznie ktokolwiek inny, no kurwa, jak Marcin Najman. Jak Najman może mówić do kogoś, żeby przyszedł się napierdalać? No mordo, to... Chyba pomyliłeś bajki. Marcin będzie dzisiaj face to face? Ja obiektywnie mówię. Ja jak będzie face to face, to podejdę i mówię. On jest taki no i mówię. Adrian, czy po tych słowach jesteś w stanie nacisnąć ten przycisk po tym, co powiedział teraz Marcin? Teraz? Tak. No to panie i panowie, jedziemy. Adrian Cios, Marcin Najman i zobaczymy, co się wydarzy. Nie rzucamy mikrofonami. Panowie, dajcie im podejść do face to face'a, prosimy. Panowie, zróbmy face to face. Zatrzymaj się, Marcin, na chwilę. Spider-Man podchodzi. Stary, zobacz. Ma tyle okazji do mnie, żeby ruszyć. Kiedy wiesz, że ochrona będzie, to przybiega. Gruby, jeszcze żebyś trafiał. Daj mi ten mikrofon. Nie rzucajmy mikrofonami, Marcin, nie rzucajmy. Ty p***o miałeś w oktagonie się lać, a nie kłaść i udawać. Ty skurwa, symulancie p***dolony. Nie było mnie w oktagonie, wygrałem. To co będzie, jak będę? To co będzie, jak będę w oktagonie, kurwa, przygłupie. Panowie, chcemy to zrobić, żebyście trzymali swoje ręce z tyłu i podejdźcie do face to face'a. Adrian, podejdź proszę, 3 kroki, ręce z tyłu. Zjebie cię, ty kurwa, szmatu. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten face to face. Na drugim klaucie to ty właśnie, tak jak powiedział Ciosu, wyszedłeś do niego i to ty do niego dymiłeś go od dwie głowy niższego typa. On pierwszy do mnie dzwonił. Chciałeś mu dawać lekcje ojcowskie. Nie, poczekaj, on pierwszy do mnie dzwonił, także on pierwszy mnie atakował, zresztą byłeś tam, bo mi pampersy wręczałeś, więc słyszałeś, jak dzwonił i mówi, że bardzo chętnie na klaut 3 mnie weźmie. Więc... To znaczy, wiesz co, nie, okej, ja zadzwoniłem i powiedziałem, że chętnie bym się z tobą sprawdził. Nie przypominam sobie, żebym ci w jakikolwiek sposób naubliżał. Mogłem
mówiłem, że mnie ubliżałeś. Ale dobrze, a ty wyszedłeś na drugą konferencję i obraziłeś moją mamę, co mi też się nie spodobało i ciebie też spotka za tą karę. Obraziłem. No to obejrzyj sobie nie. Ja ci przypomnę na koniec konferencji, ja ci przypomnę na koniec tego panelu. Ja wiem, co ci powiedziałem, że krzyczysz jak rozwyrzony bękart. I oczywiście nie będę tu pajacował, że na moim Instagramie, ale tak, będę miał otwartego Instagrama, wrzucę moment, w którym obraziłeś moją mamę, obraziłeś moją rodzinę, co mi się nie spodobało. Dla mnie jesteś zwykłym śmieciem. Nie wpierdalam się, walcz sobie teraz, ale dostaniesz na pizdę. I ja wiem, że ta walka między mną a tobą nie będzie miała żadnego sensu. Wiesz dlaczego? Bo ty dostajesz tutaj w mordę i bo jesteś nudny. Przyszedłeś, byku, jako siatkarz, faktycznie szanowałem cię na początku, miałem podejście. Nie no, fajnie, też jakby cię oglądałem, śledziłem. Fajna kariera. Tu jesteś zwykłym freakiem. Tak o, wypierdalasz i tyle. Nic więcej. Mordo, jeszcze przychodzisz i obrażasz, Weź face to face i weź mu wypierdol. W twoim imieniu? Tak, w moim też. Nie obraziłem cię, powiedziałem tylko, że zachowujesz się i wydzierasz obraziłeś się jak rozdyżony moją rodzinę, obraziłeś moją mamę, ja to wrzucę. Jakie to były słowa? Czy możesz przytoczyć, Adrian? Powiedział, że jakby to delikatnie rozwinąć. No nie chcę tutaj używać słowa związanego z rodziną po prostu, bo zaraz tu ja wiem, jak to wygląda. Ludzie podłapią i będą pompować, więc ja to po prostu wrzucę na swojego Instagrama. Mogę powiedzieć tobie na ucho i ty ocenisz, czy to jest... Ja co taki świętoszek się zrobiłeś? Nie, bo wszystkich nie tu wyzywasz, na wszystkich. Ale posłuchaj, to jest temat rodziny, ale to jest ty. Łysy, to jest temat rodziny. To jest temat rodziny, rozumiesz? Ja nie chcę tego tematu tu poruszać, dlatego nie będę tego drążył. Jak ty twierdzisz, że tak nie było. To rzecz święta. Twierdzisz, że nie było uważam, sytuacji. Że rodzina to rzecz święta. I przychodzisz jako sportowiec i obrażasz moją mamę. Jesteś zwykłą k***ą i wiesz co, dostań w p***ę. Chcesz, żebyś dostał w p***ę. Tutaj i dla mnie jest temat zamknięty. Ale Zbyszek mówi, że kompletnie niebłotkiej sytuacji. Była taka sytuacja, będzie to na moim Instagramie. Instagram będzie otwarty. Nie chcę używać tych słów, bo ludzie zaraz podłapią i to będzie, wiesz, gdzieś tam krążyło. A nie chcę po prostu. Człowieku, ja jedyne to, tylko co ci powiedziałem. Na Instagramie, kto będzie chciał, to sobie zobaczyć. Nic się nie martw, w sieci krąży tylko, że jesteś p***ą. Jezu, a ty kim jesteś? Się nie przejmuj. W sieci jest tylko to, że masz zamknij zamiast wodę, gęby masz p***ę, nic więcej. Marcin, także niczego się nie obawię, tylko to ile możesz to samo? Ja ale to już jest nudne. No dopóki cię k***a widzę, p***u, ale spójrz na siebie, zobacz jak ty wyglądasz. Ja mogę być p***ą, ale nigdy nie chciałbym być Marcinem Najmanem, k***a. To jest największa hańba, jaką można nosić, k***a. Wracając do tematu, jedyne co ci powiedziałem, to że zachowujesz się jak rozwyrżony bękart i się no wycierasz... No właśnie, czyli co powiedziałeś, k***o? Bękart. Nie powiedziałem, wiesz, że jesteś bękartem, tylko że się zachowujesz. Nie, nazwałeś mnie bękartem, a wiesz co to znaczy bękart? Marcin właśnie ma rację. Dlatego dla mnie nie jesteś żadnym sportowcem. Marcin ma rację. Ja to nie będę, kurwa, nie, to jest ja nie będę nie z tobą dyskutował nawet. On definicja według Adriana Ciosa słowa bękart to? Definicja. To jest nieślubny syn. No to jest dla mnie. Ja nie powiedziałem, że jesteś bękartem, tylko że się zachowujesz jak rozwydrzony bękart. Nie, jak ty nie rozumiesz, to tutaj teoria Marcina ale nie, do mnie dociera. Nie podejrzewajcie, że on cokolwiek zrozumie, poza tym po tym wpierdolu, który ostatnio dostał, Marcin, to będzie jeszcze gorzej. Marcin. A po piątku to on już w ogóle nic nie zrozumie. Marcin, przypomnijmy tego liścia. Kto k***a nic nie rozumie? Byku, jak największa p***a się zachowała. Ale co, studio, przyszedłeś błagać, żeby nie jechać z sobą do końca, kto potem jest zaskoczenia, ale co ty przygłupie gadasz? O czym ty gadasz? Ty nie Marcin, rozumiesz. Obudź się, Marcin, ale obudź ty nie się. Rozumiesz. Marcin, obudź się. Ty nie rozumiesz, co Marcin, się do ciebie mówi. Marcin, wstawaj. Ty nie rozumiesz, że cała Polska mówi, że jesteś p***ą, a ty twierdzisz, że nie. No to kto cała Marcin, Polska się myli? Marcin, wróćmy do tego, jak twoja kariera wyglądała i jaką opinię mieli ludzie wokół ciebie. Powiem ci tak, to jest tak, na początku się z ciebie śmieją, potem mają, Marcin, do ciebie już taką litość. No dobra, no już chuj, niech se żyje, będzie śmiesznie. I dlatego to jest zostawione. Marcin, twoja kariera się potoczyła ze sportowca do idioty. Ja z idioty próbuję sportowo do czegoś dążyć i staram się... No i dążyłeś, do wpierdolu, który dostałeś ostatnio i cię... Marcin, wyniesie Marcin, 0-3 na dwóch galach, 0-3 na dwóch galach, tyle ci wspomnę, Marcin. Trzeba sobie to powiedzieć wprost. Naprawdę masz wielkie osiągnięcia. Na galach, masz wielkie osiągnięcia, tylko problem jest w tym, że ty do dzisiaj nie rozumiesz, ja nie mam osiągnięć, czym Marcin się różni lektyka od noszy. Marcin, ja nie mam osiągnięć sportowych. Natomiast mamy teraz ankietę na czacie. Czy wy chcecie zobaczyć face to face Zbigniewa Bartmana z Adrianem Ciosem? Ładuj go, Zbychu, ładuj! Ja powiedziałem, że drabinę przynieście! Przynieście drabinę dla ciota! A nie, że... Bo nie widzi! Bękartem. Tyku, odsłuchaj to sobie, odsłuchaj to sobie. Powiedziałem, że się zachowujesz jak rozwyrżony bękart. Ja to odsłucham, ale ja wiem co, słuchałem to kilka razy, jeżeli się okaże, że masz prawdę, okej, ja nie mam problemu, żeby zwrócić honor. Ale uważam, że wchodząc w świat freaków, mówisz, że będziesz walczył tylko ze sportowcami. Ja ci zaproponowałem walkę i ty to łyknąłeś
Tak, że wyszedłeś mnie naobrażać. Nie wiem, kto ci tam bajek taki naopowiadał. Ja nie obrażałem. Ja powiedziałem, że się zachowujesz jak rozwydrzony bękart. Ja podsumowałem twoje zachowanie. Ja cię nie wyzywałem, nie mówiłem do ciebie kurwo, tak jak ty do mnie teraz powiedziałeś. Nie, słuchaj, naobliżałem, powiem ci tak, naobliżałeś mnie. Nie obliżałem ci, o co odsłuchaj, jesteś w dużym błędzie. Chciałeś zobaczyć, jak wyglądają friki, no to ja ci pokażę, jak wyglądają friki. Dla mnie mogę z tobą walczyć, nie ma problemu i szczerze, lekko się odpalił. Pane mam, czy tam wygrasz, czy przegrasz teraz. Ja jestem, właśnie jestem ciekawy, co powiesz ludziom faktycznie, jeżeli jako sportowiec przegrasz, no kurwa, ze zwykłym frikiem, co wtedy powiesz? Żebyś szpilki założył. Kurwa, zamknij ryj, grubasie już, pierdolony. Dużo wcześniej zauważyłem, że teraz jest między wami panowie. Nie, bo on podszedł od razu i jakby zaczął mi tłumaczyć sytuację, nie rzucił się do mnie, więc ja mu też za szacunek oddaję szacunek. Podszedłem, ty głąbie. Nie, no nie wytrzymam zaraz. Ty kurwa gruby świniaku, poczekaj chwilę, Jezus, no nie wytrzymam zaraz. Podszedł, nie, podszedł teraz normalnie, więc ja mu normalnie odpowiadam. I tyle. Na konferencji też normalnie wyszedłem, zwróciłem ci uwagę, bo wydzierałeś się tak, że nikomu nie dałeś dojść do głosu. Zachowywałeś się, no, masakra. Nie, powiem ci tak, naobliżałeś mnie w niemiły sposób. Mam pytanie do pani. Czy któraś była gotowa pożyczyć szpilki ciotowi, bo on dobra, nie dostaje. Dobra, ale gruby, kurwa, patrzcie, chwilę nie jest o najmanie, nie dostaje płacze, siedź tam w tle i zamknij ryj. Możemy zrobić w ten sposób, jeżeli ja otworzę sobie konferencję, okaże się, że jest tak, jak ty mówisz, ja coś przeoczyłem, nie ma tematu, zwracam honor, możemy zawalczyć sportowo. Jeżeli okaże się, że jednak naobliżałeś mnie na tej konferencji, no to dzisiaj nie, bo dzisiaj ty masz swoją walkę, zaraz ja mam swoją walkę, ale jeżeli się okaże, że mnie naobliżałeś, to jadę do spodu jak z największą dziwą i tylko od razu ci zapowiadam, że są dwie opcje. Albo będzie szacunek, albo będzie jazda z kurwą do spodu i chuj mi już obchodzi reszta. Tylko to ci zapowiadam od razu, żeby potem nie było płaczu, bo ten tam kurwa wiecznie płacze, bo partyzan, bo coś tam kurwa. Więc od razu ci mówię, po prostu od razu, jest akcja, jest reakcja. Tyle z mojej strony. Dzisiaj przyszedł tam zamykam, mam zaraz walkę, czy też. Chłopaka, a teraz ale... się okazuje, że on nie wie, co on powiedział. Będziesz płakał? Tak, będę strasznie płakał, ale pomawiaczu, jestem spokojny, bo ja wiem, co mówię, także zweryfikuj to, a później pomawiaj. To jest jebany pomawiacz. Nie, ja wiem, co widziałem, dlatego ja sobie to zweryfikuję, bardziej z szacunku do widzów. Boisz się w razie czego konsekwencji? Nie, nie boję się, tym bardziej, że wiem, co powiedziałem, to raz, a dwa. Fajne jest to, że teraz się odpalasz, a wtedy, jak ci to mówiłem, to byłeś mega spokojny, bo powiedziałem ci, że zachowujesz się jak rozwydrzony bękart. Tam było tyle zamieszania, że ja sam tej konferencji mało pamiętam, dopiero jak oglądałem sobie, to zobaczyłem, mówię, o to się naubliżał. Bo miałeś wtedy na ryj nachalane, ja to mało nie chcę, pamiętasz, ja nie, może ci do ucha poleciało. To ja właśnie nie chcę być złośliwy, ale ty generalnie mało do pamiętasz. Do ucha ci mało pamiętasz, z konferencji mało pamiętasz, także... Zbychu, kurwa. Sorry, Zbychu, no kurwa, siatkarze, może jesteś jakimś tam wybitnym, byłeś. Nie wiem. Byłeś, dobra, bo faktycznie gdzieś tam miałem okazję oglądać niektóre mecze. Zaraz go w jesteś... banki pocałuję. No weź mu włącz ten mikrofon, no. Tutaj jesteś zwykłym frikiem. Jeżeli tu przetrwasz jakimś cudem, wątpię, ale załóż, że przetrwasz, to dostaniesz ciężki w na kolejnej gali i dla mnie jest temat zamknięty. Ja wiem, że jesteś tutaj jedna osoba, która chciała z tobą porozmawiać. Dzięki, Zbyszek. I prosimy Super Mario, który wiem, że ma jakąś sprawę do ciebie. Chodź na chwilę jeszcze, Adrian. Siemanko. Słuchajcie, jest taka akcja, że dosyć, że jesteś p***ą, oszustem, to jeszcze złodziejem. Co? Słuchajcie, była akcja taka w szatni. Co? W szatni na drugiej gali, teraz co była Cloud, były odżywki tam od tego sponsora tutaj, tego sponsora odżywek. Co? I była taka akcja, że myśmy po walce później, każdy jakiś tam dostał takie gifty, takie wiecie, takie giftpaki, te odżyweczki, nie? I chodzi o to, że nie, słuchajcie, ja miałem z nim miałem szatnię, rozumiem? No i normalnie gadaliśmy tutaj wszystko, bo zajebiście, nie wiem, o co tu chodzi wtedy, w ogóle. I potem, jak wróciliśmy z trenerami później, z trenerami, Wasyl, mój trener, tu dzisiaj jest świadkiem, wszystko zginęło, odżywki zginęły, same k***a zostały te tytki, same torby zostały i was nie było. I co ty teraz na to? Co, byku? To tak było. Ja on wpierdalał jakieś odżywki tak ostatnio. Było, poważnie mówicie, że tak było. Ty, no bez przesady, odżywki był ci wziął. Ja nie wiem, ja tylko mówię, że Mario. Ta akcja była, że my wracamy, nie ma odżywek. Mario. I jeżeli ty jesteś p***ą, oszustem, to jeszcze co ty gadasz złodziejem, w ogóle? Który co? Który k***a okrada ta, o takie jeszcze rzeczy? Pomawiaczem, bo kolega pomówił. Gruby, kurwa. Pomawiaczem jeszcze. Weź gruby, zamknij się, bo nie wiesz, jak jest k***a i nie z tobą rozmawiam. Mieliśmy szatnie we dwóch, rozumiesz? We dwóch. Ale posłuchaj, udowodnij mi to w jakiś sposób. Mordo, ja bym ci odżywki wziął, kurwa. No serio, wychodzisz tutaj, ubliżasz mi odżywki, a piąteczki ze mną zbijasz? Facet podejdź. Przecież bym ci nie wziął, kurwa, tyle odżywek, że ja bym mógł cię zasypać. To jest zawodnik, panowie, zawodnik, o co chodzi? Ja udowadniam, wróciliśmy do szatni, tam stale same reklamówki z odżywka, kurwa, chuj. Panowie! Panowie! Proszę pomawiać, oszust, kurwa, to jeszcze złodziej. Panowie! Po pierwsze, ja po tej gali wjechałem na noszach i w szatni mnie nie było. No więc mordo, mnie w szatni nie było. I teraz nie, i teraz posłuchajcie, jedna ważna rzecz. Ja wyjechałem w noszach, na noszach z gali i mnie nie było w szatni, kurwa.
Mario! W szatni ja walczyłem pierwszą walkę, ty później, rozumiesz o co chodzi? No jak? No Mario, co ty gadasz? No dobrze, ale ja wyjechałem z walki na nosach, to co ty k***a? Ja nie wziąłem ci żadnych odżywek. Nie wiem, kto łazi później po szatni i kto... No twoja Mario, walka... O wiele, wiele później. Ale co to zmienia, no bytu. A ja jak wróciłem z walki ze Skrzypasem, to poszedłem na wywiady, potem wróciłem i poszedłem oglądać galę, bo Mario, na początku. Powiem... Potem wróciliśmy, nie było ani ciebie, ani odżywek, wszystko wsiąkło. Ostatnią rzeczą, jaką bym miał wziąć, są odżywki. Po drugie, walki ze mną nie dostaniesz, to ci od razu mówię, nie ma takiej siły. A po trzecie, przychodzisz, zbijasz piątki, jest wszystko zajebiście, a wychodzisz teraz z odżywkami. Teraz zobacz sytuację. Jesteś normalnym gościem, piszesz do mnie, ej, Adi, ty słuchaj, była taka sytuacja, nie było odżywek, ty coś się stało, co? Mordo, normalnie wychodzisz tu na konferencję, próbujesz tu, nie wiem, coś zbudzić atencję, nie dostaniesz walki, zrozum, nie Mordo, ma takiej opcji. Mordo, a ty nie jesteś Conor McGregorem, tylko ci mówię, że... Ale ja ci tylko mnie, no to byku, mogłeś zadzwonić, że coś zabrakło. Ty wszystkich tu pomawiasz, wszystkich tutaj. Nie, ja mówię fakty. Ja mówię fakty. Wszystkich, a każdy cię napierdala. Ja mówię fakty, Mario. Też mogę cię, mogę. Panowie, musimy kończyć, zróbcie face to face, jeżeli chcecie to zrobić. Spider-Man się obsrał, zabrał odżywki. Nie dostaniesz walki, ja mam tam... Ja mam tylko taką... Spider-Man się obsrał, Super Dobrze, Mario. Super Mario, dziękujemy. Super Mario wjeżdża i rozjeżdża. Ja nie dam mu atencji. Brawo, brawo Mario! Absolutnie nie dam mu atencji, więc... Kuba, ty właśnie widzę, że dobrze się bawisz tak ogólnie. Cały czas uśmiech na twarzy, kiedy tutaj się dzieje. Czujesz się, jakbyś był w jakimś kinie, co najmniej, albo w cyrku. No zdecydowanie, niezły kabaret. W roli głównej Adi, w porządku, rozumiem. Natomiast myślę, że tutaj i przedstawiciele sportu, Błażej, Tomek, Zbyszek, no my mamy coś takiego, że... Też jestem sportowcem, nie obrażaj mnie, Kuba. Nie są sami sportowcy. Chciałem powiedzieć o szacunku, wiesz, który obowiązuje nie przed, okay. Nie po, tylko w trakcie walki. O tym chciałem mówić. No, widać, że takich cech nie posiadasz na dzisiaj. Ja nie, a on nie posiada, on też. I nie, ten dobry jeszcze w miarę się pohamował, ale ten nie? Adrian, mówimy o tobie tylko. Czego tylko o mnie? No bo zaczepiłeś mnie do rozmowy. Co? Nie. No to właśnie, wszedłeś w monolog, więc słuchamy dalej. No właśnie my tak mamy chyba, że nie potrzebujemy atencji. Były momenty, że byliśmy na szczycie w swojej profesji i byliśmy rozliczani nie za to, jak funkcjonujemy na konferencjach prasowych przed meczem, tylko jak funkcjonujemy w trakcie meczu. I myślę, że tutaj jesteśmy tym ideom wierni i dlatego tak, nie wiem jak ja mogę powiedzieć za siebie, dlatego tak się doskonale bawię, natomiast nie wciągnę się w ten czasem drastyczny poziom dyskusji. Rozumiem show, rozumiem charakterystykę, specyfikę tego wszystkiego, natomiast ja pozwólcie, że pozostanę wierny temu, co przed tym. Czyli rozumiem, że nie do końca ci pasuje to wszystko, co tutaj słyszysz. Nie, to nie jest tak, że mi nie pasuje. No, wiedziałem, podpisując umowę, że to jest bardzo ważny element tego całego wydarzenia, natomiast no, funkcjonuje w taki sposób, jak przed chwilą to powiedziałem. Zapowiedzi waszej walki, nie wiem, czy Marcin, ty to oglądałeś, natomiast Adrian mówi, że to nie będzie normalny pojedynek, że on przy pierwszej okazji będzie cię kopał w krocze. Będzie cię gryzł i zastanawia mnie to, jak to może wyglądać w takim razie. No zobaczysz w piątek już. Naprawdę zamierzasz od razu faulować? Ja będę faulował, tak. Marcin. Ja wychodzę po to, żeby faulować. Adrian, mówiłeś przed chwilą, że jesteś sportowcem. Ale no przesłuchajcie. No ale to co z tego? A ty nigdy nie faulowałeś w meczu? Faulowałem. A widzisz to? Natomiast... Prawie to samo. Boisko to taki oktagon, Kuba. Faulowałem, zdecydowanie, masz rację, natomiast ty z premedytacją chcesz to robić. No nie uwierzę, że nikt z was, bo to jest, piłkarzy, bo to jest... nikt z premedytacji nigdy nikogo nie sfaulował. Co ty pierdolisz w ogóle? No. Marcin, siedziałeś, cicho było dobrze. Tym, Mateusz, ty pytasz mnie, co ja sądzę. No, przecież to się nie nadaje do żadnego komentarza. Przecież to wszyscy ludzie to słyszą. No, przecież to się nie nadaje do komentarza. No, no co ja ci mam powiedzieć? No, piątek, że walczę, piątek, cieszę cię. Że walczę piątek. Z wielkim, pustym łbem. Marcin, no, pusty łeb, to my zobaczyliśmy, jak ci przyjechałem, gdzie tak zadudniło, że wszyscy słuchawki spłużyli. Ty masz pojęcie, o przyjebaniu, chyba. Marcin, dobrze, chyba wróćmy do tego liścia. 21 razy w moją pięść, no, ale tak, gdzie ty to byłeś 21 razy nagle? Było inaczej. Przecież ty byłeś nieprzytomny, przecież tu przed chwilą tłumaczyłeś, że nie zajebałeś odżywek, Marcin, bo wyjechałeś na nosach, kurwa. Tak, no to tak, nic nie pamiętam. No ja mówię fakty, ty wyjechałeś na nosach. Ty masz pamięć wyrywkową, tak? Co chcesz, to pamiętasz, ale kurwa, jak odżywki zginęły, nic nie pamiętam. No jak, ale nie było mnie wtedy w szatni, więc... No wiadomo, no gdzie był, no bo w pierdol dostawałeś. No. Dobra, no niech tak będzie, w piątek się... No niech tak będzie, to. Tylko tak było, kurwa. Marcin, 0-3... W ciągu czterech gal. Jak to jest? 0-4 w ciągu trzech gal. Jak to jest możliwe? Jak to jest? Jak to jest, że Burnejka ci bije z góry, a ty się zasłaniasz i zamiast się chronić, klepiesz w matę? Ty wytłumacz nam. Przychodzisz pierdolony pomawiaczu, kolega. Ale ja nie jestem pomawiaczem. Gdzie jeszcze ja nie jestem pomawiaczem, grubacie. Czy on tak powiedział? A on umie sam się bronić, ty. A ty co, kurwa? Chodzi, kurwa, pizda na środek i potem mówi... Gruby. No to ja sprawdzę, czy tak powiedziałeś. Najpierw chłopaka pomówił, ale ja to sprawdziłem. Ja to nie. Sprawdziłem, wiem jak jest, ale jeżeli to jest człowiek, który potrafi przyjść, podejść, spojrzeć w oczy i z szacunkiem się odnieść, więc mu to samo oddałem, powiedziałem dobrze, jeszcze raz sprawdzę. To ty tylko jesteś, kurwa, taki niewychowany, gruby, kurwa,
Zostałeś tak, jak byłeś tak do teraz. Przygłup jeden wielki. I teraz zobacz, okej, ja jestem zwykłym frikiem. Ty się podawałeś za sportowca. Marcin, jesteś to, do mnie frikiem, nie kłam. Co powiesz ludziom? Jesteś zwykłym frikiem, ludziom, jeżeli frikiem. Piątek przegrasz? Co wymyślisz tym razem, jak przegrasz? No co? Chłopie, obudź, no powiedz, się, kurwa, no powiedz, budzik, wykaż budzik swoją inteligencją obudź się i pokaż, co wymyślisz. Z tych marzeń sennych, kurwa. No i widzisz, wybudzi, no dlatego mówię, no i to jest, już się znudziła dyskusja z nim, bo to jest kurde do jednej bramki, no. Czy wy chcecie jeszcze raz zobaczyć Marcina Najmana i Adriana Ciosa? Dzieci, popatrzcie. Nigdy się tak nie zachowujcie, nigdy się tak nie zachowujcie, bo potem będą na was tak wołać jak na niego. Odległość jest za daleka, jeżeli to ma być face to face, panowie, raz zobacz. Chodź, chodź kurde, chodź, no chodź. Ty głupie, co ty złapiesz? Ty muchy byś kurwa nie złapał. Ja widzę kota na polowaniu w tym momencie. Mamy za dobrych ochroniarzy, panie i panowie, niestety. Marcin, nie rzucaj, proszę cię. Ale... No co to kurwa? No co to? W piątek co? Zobaczysz w piątek co? Panowie, podejdziecie jak wszyscy pozostali? Chodź, podejdziemy. Jedziemy z k***ą, podejdziemy, chodźcie, kurwa. Adrian, natomiast tak całkiem szczerze, to ja widzę, że tak prowokujesz, ale jak trzeba podejść, to wcale nie chcesz. No bo ja widzę, jak to wygląda, mnie to bawi. No gdzie będę na wymianę teraz, kurwa, z klocem 110 kilo? Ja mam swoją wiesz. Zobacz, on nie potrafi. Jakie wymiany? Ty tych k***a się nie obudziłeś jeszcze? Ty dostajesz w pierdol, a nie wymiany. Jaki ty wymiany, ty. Jaki wymiany? To ty se możesz, kurwa. Marcin, Antorze, całe życie w pierdol dostawałeś, widzę, to słowo weszło ci w krew. Ostatni raz i kończymy panel. Panie i panowie, to był drugi panel. Jestem self-made, dzięki temu ciągle wkładam w to serce. Dzięki temu nie zajebał mnie management. Chcąc hit na SC, ja to ja dalej jestem. Lędowałem sam parę lat, nie dla szmat i dla bułek. Aha, jest taki mam na legalu, kurwa gruby, że mi rap da pieniędzy do potrzebnej.